spotkaniem przed miejscem straceń tradycyjnie rozpoczynamy obchody Narodowego Święta Niepodległości. Dzisiejszy dzień jest 93. rocznicę, 93. rokiem od pamiętnego 11 listopada 1918 roku. Mam wielki zaszczyt przywitać wszystkich tu zebranych i podziękować za to, że jesteście z nami, a nie na żadnych innych konkurencyjnych obchodach, bo takowe się zdarzają w naszym mieście. Szanowni Państwo, w sposób szczególny pragnę powitać tych, którzy stanowią dwa skrajne ogniwa naszego obywatelskiego łańcucha, kombatantów, tych, którym zawdzięczamy niepodległość, oraz młodzież, tych, którzy będąc na początku naszego obywatelskiego łańcucha przejmą pałeczkę rządzenia Polską, troski o nasze wspólne dobro, naszą wspólną ojczyznę. Dzisiejsze nasze świętowanie jest także oddaniem szacunku tamtemu pokoleniu, ale także refleksją nad tym, czym jest wolna i niepodległa Polska. Autorką projektu i wykonawcą tablicy jest pani Paula Kraczy, Bielczanka. Bardzo jestem wdzięczna i bardzo się cieszę z tego, ponieważ ojciec jednak w Polsce Ludowej nie był doceniany i teraz ta tablica no, jakoś to w pewien sposób no, wyrównała. To co pani mówiła, pani się w tym zamku urodziła? Tak. W tym po lewej stronie tam było mieszkanie starosty. Bo tutaj były urzędy starostu na parterze, na pierwszym piętrze też był urząd starosty, a po lewej stronie było mieszkanie rodziców moich. Jak wygląda teraz to miejsce, wtedy kiedy pani zapamiętała? Kiedy pani wyjechała z Białej? Jak to wyglądało? Bardzo dawno wyjechałam i nie bardzo pamiętam, bo byłam dzieckiem. A jak pani wspomina ojca? No, to był wspaniały człowiek, gorący patriota, który w ogóle nie liczył nigdy na jakieś nagrody za swoje działanie, co było charakterystyczne dla niego. Także mama moja nawet mówiła, że daleko więcej dbasz o te wszystkie sprawy społeczne niż o swoje własne. No, to był taki okres, kiedy ojciec wrócił z Wiednia, kiedy wracało sporo osób. Dlatego, że jednak sporo było takich patriotów polskich, którzy chcieli zaraz po odzyskaniu niepodległości zająć się tutaj odbudową kraju. Rozumiem, że pani po raz pierwszy na ocenie tablicy się spotkały. Tak, właśnie teraz. Teraz pierwszy się spotkały, tak. Tak, bo to, listowną i mailową. Tak, to, co dzisiaj widzimy na ścianie Biblioteki Głównej, tablicę poświęconą panu Józefowi Rudnickiemu, to jest pani dzieło? Tak, to jest moje dzieło. Jak wyglądała praca nad tą tablicą? Bardzo długo, to były różne etapy, od projektu po realizację portretu, konsultacje z rodziną, a propos wizerunku i podobizny i oczywiście tekstu, tak naprawdę długo, ale no cieszę się bardzo, że już to zostało zrealizowane i efekt możemy oglądać właśnie. Pierwsza taka praca pani? Widoczna? Tak. Tego charakteru tablica pamiątkowa, dlatego bardzo się cieszę, że mogłam ją zrealizować w Białej Podlaskiej w swoim mieście i że może się przyczynić do tego, że będziemy lepiej znać historię tego miasta, naprawdę cieszę się bardzo.